skosztuj i przekonaj się, jak dobry jest stan. Skosztuj go i przekonaj się, jak dobry jest stan. Trudno jest zaufać komuś, kogo się nie poznało. Trudno jest mu oddać swoje życie, jeśli się go nie zna. Jeśli nie spotkałeś Jezusa, to trudno podjąć decyzję i Jemu zaufać. Ale Bóg mówi dzisiaj do Ciebie, skosztuj i przekonaj się, jak dobry jest Pan. Bóg mówi do Ciebie, sprawdź mnie. A przekonasz się, jak dobry jest Bóg. Skosztuj i przekonaj się, jak dobry jest Bóg. Skosztuj go. Sprawdź go. On czeka na Ciebie. Przyjdź dzisiaj do Niego i z głębokości swojego serca zawołaj. Powiedz, Jezu, chcę Ciebie poznać. Jeśli jesteś prawdą, chcę Ciebie poznać. Zapraszam Cię do mojego serca. Powiedz mu, zapraszam Cię do mojego życia. Chcę się przekonać o tym, jaki jesteś. Nie chcę pozostać ślepy. Jeśli jesteś zmęczony życiem bez sensu, to zawołaj do Jezusa Chrystusa. On nada Twojemu życiu sens. Bóg stworzył Ciebie na swoje podobieństwo. Jesteś osobą, tak jak On. Jesteś osobą, tak jak On. Masz emocje, masz intelekt. No i się chłani. I od razu się chłani. Tak jak Bóg. Bóg jest osobą żywo zainteresowaną relacją z Tobą. Zwróć się dzisiaj do Niego tymi słowami. Jezu, chcę Ciebie poznać. Chcę Ciebie skosztować i się przekonać, kim jesteś. Chcę Ciebie skosztować. Poczekaj, nie. Chodzi o to, że ona jest z jakiegoś innego kraju. Jest jakaś inna mentalność, nie? Ale już u nich jest coś takiego, na przykład nie w Norwegii, tak? Że sam nie powinien się raz zakręcić po mieście, a już jak podchodzi do Ciebie starszy gość, to w ogóle jest mówienie, nie rozmawiaj z chłopcami. Skosztuj go. Nie rozmawiaj z chłopcami. Przekonaj się, jak dobry jest Bóg. Przekonaj się, jak dobry jest Bóg. Nie bądź ignorantem. Ja się jestem świadomy tego, że w ogóle wiesz, nie przechodź obojętnie. Ale ja takie troszkę w głowie, że no może minąć Cię największe szczęście. Mogę minąć Cię pełnia życia.
każdego dnia obumierasz. Obumierasz, jeśli żyjesz bez Niego, bez Boga, który jest twórcą wszystkiego, dawcą życia. I to będzie Ewangelia! Ale ja! Taki uciekający dolar. Bez Niego obumierasz. Nie ma, na pewno. Jeśli chcesz żyć pełnią życia, zawołaj dzisiaj do Jezusa. Sprawdź to. Nie możesz mieć opinii na czyjś temat, jeśli go nie doświadczyłeś. Musisz najpierw doświadczyć, żeby mieć prawo opiniować to, czy on jest, czy go nie ma, to, czy on jest dobry, czy jest słaby. Zawołaj dzisiaj do Jezusa. O, Andor!